Cześć siemanko ludzie, ja jestem Zumacie i to jest kolejny odcinek Penumbra, nie Czarna Plaga, nie, tym razem się nie pomylę, chociaż chciałem powiedzieć Czarna Plaga, więc już mnie macie. Oczywiście Overture, więc lecimy dalej oczywiście. Tu coś, jakieś... Co my tutaj mamy? Jakieś gówno, mocno wyblakłe, ale wygląda na jak powiększony obraz jakiegoś gatunku pierścienic, aha. Czyli to jest ten... Penisiernic, ta? No dobra, no mamy tutaj te robaczki, tak. Tutaj była jakaś gazeta wcześniej, stara gazeta. Ale nie wiem do czego ona... Znaczy, no dobra, no możemy sobie ją przeczytać, tak? Chyba. A nie, dobra, nie, to nie tak. Nie, to nie tak, to nie tak. Zaraz. Czy tutaj coś jest za tym? Raczej nie. No dobra, no to lecimy gdzieś... Myślę, że... A nie, my stąd przyszliśmy, no właśnie, więc co my tutaj mamy robić? Tu mamy jakieś drzwi, które są oczywiście zamknięte, ale może my to śrubokrętem? What? Wypchnięcie klucza nic mi nie da, muszę znaleźć inny sposób na zabranie go spod drzwi. A, spod drzwi, dobra. Gazetą oczywiście. Dobra, i teraz... O, proszę, widzicie? tak to jest. Dobra, no to teraz otwieram oczywiście i lecimy. Oj, nie podoba mi... Okej, dobra, czyli mamy tutaj tego robaczka, te... No dobra. Okej, nie podoba mi się to za bardzo, no ale... Cóż, oj, szafka się zacięła. Kurde. Co my to mamy? Jakieś plemniki powiększone... Karteczka, profesor. Dobra, to oczywiście możecie sobie na pauzie przeczytać. Strasznie dużo, 10 stron. Dobra, tu kolejne. Ja sobie zmienię światło, bo tak jest jaśnie oczywiście. A tu raczej nic nie będzie, tu robaczki. I tu, what the fuck is this? Tak wiele tu śmierci i chorób, że zalęgnięcie się ślimaków było nieugięte. To ślimaki są? Nie wyglądają jak ślimaki. No, może? Jezus! Nie wiedziałem, że tak się to... Rosołek, będzie na rosołek, dobra. No to tak, spadamy stąd, tylko oczywiście... nie tędy? No tędy, no. Nie? No, co jest? Myślałem, że tędy trzeba będzie pójść. Okej. Nie wiem gdzie iść, no skoro tutaj nie możemy, wnioskując z gruzów, powiedziałbym, że coś wielkiego, no oczywiście to był ten penis, tak? Ale jak, co ja mam teraz robić, skoro nie mogę... Skoro nie mogę właśnie tutaj się w ogóle dostać, więc... No myślę, że się cofniemy i gdzieś... nie wiem. Gdy będziesz polować na te kruche, rozpływające się w ustach mysie smakołyki, unikaj pewnych miejsc, gdyż staje się w nich śmierć. Żyje tam żniwiarz, który tak jak ja i ty musi spożywać mięso innych, mających mniej szczęścia istot. Jest takie niewielkie miejsce, gdzie nie chcę, byś szedł nawet w wolnym czasie, gdyż jest mroczne i złowrogie. A byłem tam, gdy ciemność wdarła się do mojego małego, nadpsutego umysłu. Coś złego wypełzło z mej głowy, a gdy chwyciłem za pióro nawet błękitny atrament, zmienił się w szkarłatną krew. Przy okazji, gdybyś zgłodniał, to polecam szczura smażonego na oleju silnikowym. No oczywiście, ale widzicie, już jakiś skrypt się uaktywnił, ponieważ jak wyszliśmy stamtąd, to ten Red, czy jak mu tam, zaczął do nas mówić, więc raczej powinniśmy się cofnąć, ale nie wiem dokładnie gdzie, więc naprawdę nie wiem. Ale zobaczymy, no kurde, mamy czas, prawda? Co prawda, co ja tutaj takiego zdobyłem? Praktycznie nic nowego. Więc raczej się nie dostaniemy...
Okej, dobrze, bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Ale nie chcę z tobą teraz rozmawiać, rabacku. Więc wiesz... Spokojnie. Teraz nawet nie wiem, gdzie mam iść, no. Po prostu będę biegł przed siebie... I nie wiem, kurde. Dobra, zobaczymy, może tutaj coś będzie. Tutaj coś, co to jest? Sekcja C. Okej, i to jest zamknięte. A nie, my stąd przyszliśmy, no właśnie, więc teraz skręcamy w tę stronę. Tutaj zabiliśmy pieska, który oczywiście zniknął, no ale oczywiście już tych piesków tutaj nie będzie, bo są pozabijane. Tutaj są kolej... Zaraz, a tu byłem w ogóle? Chyba byłem. Tutaj raczej by... Tutaj raczej byłem. Chociaż niby są drzwi otwarte, więc troszkę dziwnie. Ale nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Ej, tu jeszcze nie byłem. Jakim cudem... Jakim cudem ja tu nie byłem, ja nie wiem. No dobra, ale pójdziemy sobie dalej. Tu oczywiście wiadomo, że... O! Okej. Ja myślałem, że trzeba, że będzie można tutaj sobie... Zaraz. Oh my god, tu będą pająki. To będą pająki. Pajanski, pajanski, pa... O Jezus, zawaliło się. O, fagnie tu. Jezus. Już słyszę pająki. Dobra, gdzie teraz? Ten tu, tu. Albo tam, albo... A nie wiem. Nie wiem. Dobra, tam są jaja. Więc raczej to tam nie pójdziemy. O Jezu. O fuck. O Jezus. O my god. Skacz. Daniel, czy jak ty tam masz na imię? Nie wiem. Dobra, leć. Skoki dobrze robią tutaj. O my god. Ja, no nie no. O Jezu. Dobra, pierdziele to. Biegnij, Marian, biegnij. Dobra, tutaj tędy. O, fuck, zaatakował mnie chyba. Ajajaj, już mnie atakuje. Dobra, chyba tutaj. Nie wiem. Tędy. Dobra, tu leci, ale dobra, ale dalej pająki mnie goją, Jezu. O, fuck. Kurde. Fuck, skocz tu. Szmato. Jezus Maria, ale oni mnie tu straszą. Normalnie. Bez przesady, no bez przesady. Dobra, myślę, że jesteśmy na miejscu. Mamy kolejne mięsko, więc raczej, skoro mamy tutaj mięsko, no to też będą tutaj jakieś pieski. W ogóle co to za ekwipunek? Powinni mi tu jakieś pierdzielone też pistolety dawać, nie wiem, maczety, miecze, cokolwiek, żebyśmy mogli zaatakować. Jezu, fuck, Jezu, co to? Co? Co jest? No tak, pająki pewnie, te. No kurde. Nie straszcie mnie. Dobra, weźmiemy sobie te kamyki i tutaj poustawiamy. Najlepiej tego by było ustawić, no. Dobra, tutaj jest coś. Tutaj możemy... O, właśnie. I przy okazji tą kulą sobie zablokujemy tamte gówno. No właśnie. I teraz nie powinny mnie tutaj... Znaczy muzyka powinna się skończyć. No proszę. Nawet jakiś skrypt się włączył. Znaczy uaktywnił. Kolejne mięso. Jezus, przecież ja tego nawet mięsa nawet nie używam. Sam mogę to zjeść. Samego to zjeść, bo ja piesków się pozbywam w taki sposób, że je zabijam, więc no cóż. Buciki! Kto chce darmowe buciki? Dobra, tu nic nie ma i tu nic nie ma, więc... Kafelki, ale nic nadzwyczajnego. No dobra, myślę, że to wszystko tutaj. Kurde, nic tu nie było. No kurde, naprawdę nic tu nie było. Nic nie znalazłem oprócz jakiejś pierdzielonej kartki, no nie wiem. No dobra, no ale może teraz wszystkie drzwi są otwarte, no właśnie. Chociaż nie wiem jakim cudem,
ale nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy tutaj. Jak tutaj będą otwarte jakieś, jakiekolwiek drzwi metalowe, no metalowe, no. Wow. Czy ja to w ogóle... Zamknij mordę? Tu już byłem, czyli dobra. Czyli teraz musimy się całkowicie cofnąć do tyłu. Oh my god. Ale dobra. Nic nie wziąłem. Znaczy mam jakiś... No, ale to jest notes. Dobra, to jest notes. No i, no i gówno, no i, no, 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 no i tyle. No... No co, tutaj byliśmy. Prawdopodobnie. Rafineria. Zamknięte, no właśnie, zamknięte, więc... Oh, więc teraz nie wiem, gdzie ja mam iść w ogóle, no. Nie chcę sięgać po poradnik, no naprawdę. Sięganie po poradnik to jest ostatnia rzecz, którą chciałbym teraz zrobić. Ale widzę, że nie mam wyboru, bo ja się teraz będę tak kręcił. I... Zanim coś znajdę sensownego, to naprawdę, o, widzicie, cofnąłem się teraz do wyjścia, więc... no dobra, no muszę coś przeczytać, no bo kurczę... Nic tu nie znajdę, naprawdę nic nie znajdę. No wybaczcie, ale muszę przeczytać jakąś jedną, dwie linijki. No dobra, coś tutaj znaleźliśmy. Tutaj musiałem wcisnąć to gówno. Ach, no dobra, ale... Co tutaj jest takiego, co muszę, nie wiem, przeczytać czy coś? Śmierć, coś tam, woda, mięso, ciało, śmierć. No okej, okay, mogę teraz przejść? Nie mogę. Więc nie wiem. Ale tylko w tamtym pomieszczeniu jest to gówno. Więc raczej... Właśnie nie mam pojęcia, co ja mam tu właśnie, kurczę, właśnie zrobić, no. Wszędzie jest coś nabazgrane atramentem ultrafioletowym, z pewnością wytwory chorego umysłu. Kto to zrobił? No, najprawdopodobniej Red, no to, no bo kto inny tutaj w ogóle jest? Poza nami. Dobra, ale to mi nic nie mówi dalej. Śmierć. Nic zabawnego. No kurde. Ciekawe. 1371. No właśnie, hasło do magazynu 1731, 1371. No i tak, musiałem się cofnąć, tam, gdzie były te pająki i te hełmy. Ponieważ za jednym hełmem była kartka, oczywiście musiałem to przeczytać w poradniku. Co ja bym zrobił bez poradnika? No... Mało. Znaczy mało, no dosyć dużo. No tak jak mówiłem w poprzednim, czy tam w którymś tam odcinku, że 99% robię sam. No i z wami oczywiście, z wami w sensie z waszymi poradami. Ale czasami jak tak utknę podczas odcinka, a na przykład mam nagrane tylko 5 minut, no to bez sensu dawać 5-minutowy odcinek, no kurde, na logikę. No to można sobie zajrzeć na przykład, przeczytać dwie linijki poradnika, no i lecieć dalej, prawda? No kurde, ja się przyznaję, że ja tutaj lecę troszeczkę z poradnika, znaczy troszeczkę, no teraz na przykład musiałem użyć, po prostu musiałem, bo nie wiedziałem co robić. Nie wiedziałem, że nie mam pustej kartki, no i po prostu się przyznaję, że właśnie w tym etapie poleciłem na poradniku. No i dobra, mamy klucz do magazynu, więc magazyn teraz, pójdziemy sobie do magazynu, czyli tędy i powinno to być tutaj, no może i tutaj, no zobaczymy. Magazyn, czyli tak, 1738, nie, zaraz, zaraz, jak to było? 1371. No, w końcu się uwolniłem. O Jezus Maria, ale no, dosyć długo mam, bo odcinek już nie wiem ile trwa. Okej. Dobrze. Oj, wow. O, tak od razu? Bez przywitania? Wow. Tylko mnie tu, niech inne pieski nie atakują. Ty mi tu nie wstawaj. Nie wstawaj mi tu. Suko. No, rozwalony, dobra. Ten głód naprawdę zaczyna dawać mi się we znaki. Jak daleko jesteś?
zagrodziony za kamiennym murem w północno-wschodniej części kopalni. Jak w każdym dramacie, tak i w naszym jest wiele ról, które należy odegrać. Wciel się w naukowca łączącego mikstury, jak i w buntownika siejącego zniszczenie. W poszukiwaniu narzędzi potrzebnych, by mnie oswobodzić, może odkryjesz miejsce mojego ostatniego posiłku. Bądź ostrożny, lśniące solidne podłoże z wody nie jest aż tak solidne, na jakie wygląda. Prawie pochłonęło biednego Reda w całości. Dawno już odeszli ci dwaj głupcy, co wpadli do mojego królestwa. Chociaż podejrzewam, że nie wrócili tam, skąd przybyli. Tego dnia żarłocznie owiadłem się mięsem. Ale przyrzekam, zacząłem ucztę dopiero, gdy stali się No dobra, zabiliśmy kolejnego Andrzejka, ale to chyba nie wszystkie. W każdym razie nie sądzę, żeby to były wszystkie. Znowu jesteśmy w tych pierdzielonych pomieszczeniach, nie lubię tych pomieszczeń, no kurde. Magazyn chemikaliów, ta? Oczywiście zamknięte z drugiej strony, wow, z drugiej strony zamknięte pięknie. Jezioro Utukuaku, czy coś tam. Okej, no kurde, po prostu polecimy sobie dalej. Tutaj nie wiem, czy byłem, czy nie, ale pójdziemy sobie do sekcji. Zaraz. Kurde, strasznie mi się mylą te wszystkie korytarze tutaj, no. Może tutaj będzie otwarte? Zamknięte, podważyć i otworzyć. Dobrze, dobrze, czyli tu jest, czyli do tych drzwi trzeba będzie użyć jakiegoś łoma, czy coś takiego. Okej, trzeba to zapamiętać, tak? Trzeba to zapamiętać. Już byłem. No kurde, gdzie ja byłem, gdzie ja nie byłem, no ja pierdzielę, no. Oh my god. Tu mamy pieska. I stąd przyszliśmy. Czyli idziemy w tę stronę. Otwarte? Hello? O, piesek. Mamy tutaj pieska. Dobra, dobra. Ja się nie boję. Ja się nie boję. Ja się już nie boję, tylko... Najgorzej by było, jakby dwa psy się na mnie rzucały, to wtedy już bym, kurczę, troszeczkę panikował. Ale na szczęście wszystko jest tutaj w porządku. Już zabity. No i nie ma. Dead. Ale muzyczka się nie skończyła. A nie, jednak się skończyła. No dobra. Więc lecimy dalej. Za chwilkę sobie skończymy ten odcinek. Ja będę go musiał troszeczkę pociąć. I dosyć dużo. Jezioro. Otwarte. Ja, jeśli tu będzie safe, to po prostu... To po prostu sobie skończymy odcinek. Oj, i mam nadzieję, że tu będzie bezpiecznie dosyć. Że nie wyskoczy mi jakiś yeti czy coś. Wow. Okej. Dobra, mamy zapis. Więc myślę, że w tym miejscu sobie zakończymy odcinek. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Hej, nie zapomnij o zasubskrybowaniu mojego kanału. Dołącz do grupy na Facebooku, a jeśli chcesz kupić fajną koszulkę lub gadżet, to zapraszam do sklepu Siema Ludzie. Obejrzyj też moje inne materiały. Na razie!